Dobry wieczór. Witam z zaśnieżonej siedziby Muzeum Miejskiego w Tychach. Wśród wydarzeń towarzyszących wystawie To idzie młodość, życie sportowe na placu budowy socjalizmu, mieliśmy wpisane również spotkanie z panią Anną Sulińską, autorką świetnej książki wydanej w zeszłym roku pod tytułem Olimpijki. Nawet planowaliśmy z panią Anną, że przyjedzie do nas do Tychów i choćby przy ograniczonej frekwencji, ale spotka się na żywo z publicznością. Niestety paskudna pandemia pokrzyżowała te plany, no ale dzięki technologicznym osiągnięciom mogliśmy stworzyć internetowy most pomiędzy Tychami a Warszawą i porozmawiać z panią Anną Sulińską o jej książce na żywo, online. Dobry wieczór, pani Anno. Dobry wieczór z deszczowej, zupełnie nieśnieżnej, pluchowatej Warszawy. Dobrze. Nie będziemy dzisiaj rozmawiać na szczęście o pogodzie, ale o sporcie, o kobietach w sporcie, o pasjonujących historiach, których pełno w tej książce. A na rozgrzewkę zadam pani pytanie, które pewnie już padło z 265 razy, co najmniej. To znaczy, skąd wziął się pomysł na książkę u osoby, która deklaruje, że dotąd nie miała większego pojęcia o sporcie, sport jej nie interesował? Tak, ta deklaracja ją nadal podtrzymuje, to znaczy rzeczywiście sport nigdy szczególnie mnie nie interesował i nie pasjonował, a pomysł na książkę, pewnie jak to z pomysłami bywa, pojawił się bardzo mocno przypadkiem. Ja pracując nad moją pierwszą książką, W niebowzięte, o stewardesach w PRL-u, czyli też o kobietach i też jakby zakorzenienie w tym samym okresie historycznym, właściwie już pod sam koniec pracy trafiłam do dziś już nieżyjącej przyjaciółki pierwszej polskiej stewardesy. Ta stewardesa to była pani Zofia Bielińska i przyjaciółka pani Wanda Tytzner. I pani Wanda, osoba ponad 90-letnia, opowiadała mi o innej swojej przyjaciółce, zresztą walczącej również w Powstaniu Warszawskim, zimowej olimpijce w sportach zimowych z lat 50. Nie medalistce, natomiast uczestniczce Igrzysk Olimpijskich. I wspomniała tak trochę mimochodem, że podobnie jak stewardesy, to te olimpijki i te kobiety w sporcie olimpijskim właściwie są tak zupełnie pomijane, niedoceniane. Nie mówi się o nich i te ich historie nie wybrzmiewają. No i to była po prostu jeden z wielu wątków, które my poruszałyśmy. Ja o nim zupełnie zapomniałam. Wyszły w niebo wzięte, podpisałam umowę z wydawnictwem na książkę o zupełnie innej tematyce i po prostu któregoś dnia doznałam takiego nagłego olśnienia i dosłownie zaczęłam się zastanawiać, jakie ja znam medalistki olimpijskie. To była taka nagła żarówka, która się zaświeciła. No i wyszło mi na to, że kojarzę panią Irenę Szewińską, panią Otylię Jędrzejczak, Renatę Maurer i Justynę Kowalczyk. No i to tyle. Zaczęłam rozpytywać znajomych. Właściwie też ta lista była bardzo podobna albo nawet krótsza. To młodsze pokolenie nie do końca znało Irenę Szewińską na przykład. I znów taki pierwszy odruch, zaczęłam sobie googlować, wyszukiwać tych nazwisk, szukać jakichś historii. Okazało się, że tych historii właściwie nie ma, są jakieś bardzo krótkie notatki w Wikipedii, data urodzenia, posiadanie męża, dzieci, główne medale. No i właściwie tyle, to niewiele mówi o człowieku, bo to są takie informacje, mocno statystyczne liczby, w których tego człowieka nie można zauważyć. No a pomyślałam, że ja bym chciała tych ludzi, te kobiety i zauważyć, i poznać, i zrozumieć, ale też nie tylko przez pryzmat sportu, ale w ogóle ich życia i zrozumieć, co takiego sport ma w sobie, co takiego musiało się w ich życiu wydarzyć, że te medale w bardzo trudnym czasie udało im się zdobyć po prostu. Nie udało, zdobyły je, o tak. Bo książka Olimpijki to jest książka o sporcie, ale też i nie o sporcie. Historie są tak uniwersalne, że świetnie pokazują, iż sport to jest bardzo dobry materiał na reportaż.
No tak, ten sport mógł być zastąpiony tak naprawdę każdą inną pasją. I to taką pasją, którą się realizuje, mimo tego, że wszyscy dookoła, jakby wszystko jest przeciw. Nie ma, bardzo często były takie sytuacje, że nie było sojuszników, czy też bardzo trudno było tych sojuszników w sporcie. Trudno było o sprzęt, jakby zawsze wiatr wiał w oczy, ale gdzieś ta siła i taka pasja, potrzeba realizowania się, nie było pieniędzy w tym sporcie, absolutnie żadnych. Była jedynie satysfakcja i to też dość późno przychodząca, to zdobywanie medali, a tak naprawdę na początku była po prostu pasja. Mamy tam kajakarkę Walkowiak, lekkoatletkę Jóźwiakowską, panczenistkę Pilejczyk. Są oczywiście wielkie gwiazdy, takie jak Kłobukowska i Kirschenstein-Szewińska. Chciałem zapytać, skąd wziął się klucz w doborze bohaterek? Dlaczego te, a nie inne bohaterki znalazły się w książce? Klucz był bardzo prosty i, mówiąc wprost, bardzo brutalny. To znaczy mi bardzo zależało na tym, żeby móc porozmawiać z paniami o tym, o tych ich przeżyciach i by sięgnąć do tych jak najstarszych uczestniczek Igrzysk Olimpijskich. Więc, no bo tego pisanego, jakby pisanej dokumentacji było niewiele, nagrań było też bardzo niewiele i bazowanie tylko i wyłącznie na słowie pisanym i na dokumentacji, myślę, że byłoby bardzo trudne i ten obraz, no, nie byłby tak wielowątkowy, wieloaspektowy i szeroki. Więc po prostu zależało mi na tym, żeby z tymi najstarszymi medalistkami olimpijskimi porozmawiać. No ale z drugiej strony nie wyobrażałam sobie też książki bez takiego nazwiska jak Irena Szewińska, gdzie tutaj, to jakby też o tym piszę w książce, że jakby już z samą panią Ireną nie zdążyłam porozmawiać, natomiast spotykałam się zarówno z jej mężem, jak i osobami, które panią Irenę znały. A Ewa Kłobukowska i Stanisława Walasiewicz, która właściwie jest taką bohaterką najwcześniejszą, bo ona sięga, jeszcze jej historia sięga de facto XVIII wieku. Okres, kiedy urodziła się, jeszcze w czasie, kiedy Polski nie było na mapach. Ona z kolei, jej historia bardzo ładnie zgrywała się z historią Ewy Kłobukowskiej. Te historie są bardzo podobne, ale tak naprawdę zupełnie inne. I też przyznam, że tutaj jeśli chodzi o formę, to bardzo mi, jeśli chodzi o ułożenie tej książki, do wyjścia do opowieści o trzech bohaterkach, czyli o Irenie Szewińskiej, Ewie Kłobukowskiej i Stanisławie Walasiewicz, bardzo mi pomogło zdjęcie, na które trafiłam, gdzie te trzy najszybsze kobiety świata stoją obok siebie. No i wtedy wiedziałam, że ja po prostu muszę o nich napisać, bo to są zupełnie inne osobowości, zupełnie inne historie. No tak, bo miałem wrażenie, że gdyby ułożyć pucle z bohaterek pani książki, to ten jeden ze Stanisławą Walasiewiczówną właśnie troszeczkę nie pasuje do pozostałych, ale tak jak pani mówi, ta koncepcja była wymyślona przez panią i spełnia te zasady reportażu, tak? No tak, jak najbardziej ona dopowiadała mi historię. I też jeszcze tutaj dodam, że też zależało mi na tym, żeby bohaterki reprezentowały różne dyscypliny sportu, bo w lekkoatletyce oczywiście tych medali było nieco więcej. Tutaj takie spektrum wyboru, jakby mogłabym jeszcze jakby kolejne bohaterki dodać do tej opowieści. Natomiast zależało mi na tym, żeby te reprezentantki pochodziły z bardzo różnych dyscyplin sportowych. Tak, bo na przykład przeczytałem w tej książce, że rozmawiała pani również między innymi z świetną lekkoatletką, wicemistrzynią olimpijską skoków zwyż Urszulą Kielan albo z kajakarką Izabelą Dylewską. Długo panie rozmawiałyście, a jednak one nie znalazły się w książce. Dlaczego? Dlaczego? Znów z powodów bardzo życiowych. Niestety, to znaczy ja pracowałam nad książką 4 lata, równocześnie pracując na etacie, na pełen etat i wychowując dziecko, więc trochę bałam się, że kiedy przedłużę czas powstawania książki i to są świetne historie, te historie zarówno pani Urszuli Kielan, jak i pani Dylewskiej są po prostu
genialnymi opowieściami, ale jeśli chcę je dołożyć, to ja potrzebuję minimum kolejnych 6 miesięcy tak naprawdę w takim systemie pracy, który no, trochę wybrałam, a trochę po prostu jestem do niego zmuszona. I ta książka ukaże się za późno, albo w międzyczasie ukażą się inne książki, no bo nie oszukujmy się, jakby ja tą książkę wymyśliłam w ogóle nie myśląc, nie mając w perspektywie Igrzysk Olimpijskich. Natomiast ten czteroletni okres pracy rozciągnął się tak bardzo, że akurat wydanie miało zbiec się z Igrzyskami Olimpijskimi w Tokio. No, Igrzyska są przełożone z wiadomych powodów, a książka, jakby zdecydowaliśmy z wydawnictwem, że książka mimo wszystko już się ukaże. Czy były problemy z dotarciem do bohaterek pani książki? Żadnych problemów, absolutnie żadnych, i to chyba było największe zaskoczenie. Takie moje zaskoczenie przy pracy nad książką, ponieważ ja miałam takie doświadczenie z prób dotarcia do bohaterek niebowziętych, do stewardess, no że to były chwilami, to był właściwie najtrudniejszy element w przypadku niebowziętych. Stewardessy nie chciały rozmawiać, ja dobijałam się różnymi drogami często do tych pań, odmawiały, wracałam po kilku miesiącach, no i tutaj byłam przekonana, że to będzie tak samo, a przynajmniej bardzo podobnie. Natomiast droga dotarcia, którą wybrałam, czyli napisanie, to jakby prośba o pomoc PKOL-u w kontakcie, bo wiadomo, RODO, danych osobowych nie udostępniamy, i przygotowałam list, który wysłałam do, który PKOL de facto wysłał do państw, z którymi chciałabym porozmawiać, i okazało się, że odzew na ten mój list, w którym zostawiłam numer kontaktowy telefonu do siebie, był natychmiastowy. Panie zaczęły dzwonić właściwie od razu, jak przeczytały ten list. Wszystkie były bardzo chętne do rozmów. Wręcz siatkarki pilnowały, żebym porozmawiała ze wszystkimi paniami z grupy, dopytywała, czy już byłam u koleżanek i jak przebiegały spotkania. Więc taka potrzeba opowiedzenia historii po latach i bycia wysłuchaną była bardzo duża. Daniela Walkowiak to jest jedna z bohaterek pani książki. I taki bardzo, bardzo, bardzo mocny akcent w tej historii, to znaczy spóźnienie się na autobus, który miał je wieźć na zawody, ją i koleżankę. Proszę w paru zdaniach przypomnieć może tę historię. Tak, to jest historia, o której można było gdzieś już nawet w prasie przeczytać wcześniej, jeśli się pogrzebało w wywiadach, jakie były z panią Danielą Walkowiak. Otóż to był rok 1960, drugie Igrzyska Olimpijskie pani Danieli Walkowiak, Igrzyska Olimpijskie w Rzymie. Pani Daniela jest kajakarką i wiadomo, że ma szansę na medal na tych Igrzyskach Olimpijskich, że jest bardzo dobrą zawodniczką. Tor kajakarski jest oddalony od wioski olimpijskiej około 50 km. I zawodnicy na ten tor są dowożeni autobusami, oczywiście odpowiednio wcześniej przed zawodami. Pani Daniela w dniu zawodów wraz z partnerką, z którą ma płynąć także w dwójce, dostaje taką informację, żeby poczekały w pokoju, zrelaksowały się, poleżały, poczytały. No i po prostu przed zawodami ktoś przyjdzie i da im znać, że już należy odjeżdżać. No i nikt nie przychodził. Ta godzina startu zbliżała się nieubłaganie, a wiadomo, że to jakby wymaga jeszcze rozgrzewki, przygotowań. Pani Daniela jest osobą o takim bardzo dużym temperamencie, więc po prostu wyszła z tego pokoju, wyszła na plac sprawdzić, co się dzieje. No i okazało się, że autobus odjechał. Autobus odjechał, wszyscy zawodnicy pojechali na tor, z wyjątkiem dwóch kajakarek, z których jedna ma bardzo dużą szansę na zdobycie medalu olimpijskiego. No i jako osoba niezwykle przedsiębiorcza, sama łapiąc stopa, zorganizowała sobie transport na tor. Dotarła tam w ostatniej chwili, wsiadła do kajaku bez rozgrzewki, bardzo zdenerwowana, i mówi, że pamięta po latach już tylko wystrzał startera, no i to, że zaczęła płynąć jak szalona, trochę nie wiedząc, co robi, co się dzieje i gdzie jest, że niosły ją te emocje, to, że, no, że zapomniano o niej i nie zabrano jej na ten tor. No i dopływa na metę, zdobywa brązowy medal olimpijski, choć bardzo długo prowadzi. Jest to w ogóle pierwszy medal w historii polskiego kajakarstwa, ale też pierwszy medal na Igrzyskach Olimpijskich w Rzymie.
I co smutne, po latach, przez wiele, wiele, wiele lat, właściwie aż do teraz w Wikipedii, zauważyłam, że poprawiono to we wrześniu tego roku. O medalu pani Danieli Walkowiak pisano jako o pierwszym kobiecym medalu w historii polskiego kajakarstwa. To jest nieprawdą, bo to jest po prostu pierwszy medal w historii polskiego kajakarstwa. A ten pierwszy medal w historii polskiego kajakarstwa przypisywano zresztą też świetnej parze Zieliński. Teraz mi wypadło nazwisko drugiego pana z dwójki, za chwilę sobie przypomnę. I panowie, którzy, no tak była ułożona jakby struktura tych startów, że ci panowie płynęli, Zieliński kapłanie, płynęli pół godziny później po pani Danieli Walkowiak. No i de facto to nie oni zdobyli pierwszy medal w historii polskiego kajakarstwa, choć byli zawodnikami zdecydowanie bardziej utytułowanymi i to kajakarstwo męskie no, miało o wiele wyższą renomę w Polsce niż kobiece, gdzie tych zawodniczek no, była dosłownie garstka. A wierzy Pani w zmowę, że to było celowe działanie działaczy, aby osłabić szansę Walkowiak na medal, ponieważ ona była kobietą? Trudno mi powiedzieć, czy tutaj wierzę w zmowę. Ja się bardziej opieram na faktach i na tych historiach, które usłyszałam. Jakby i pani Walkowiak mówi, że nie ma na to dowodów, tak? Więc też nie chcę mówić o żadnej zmowie, bo nie ma na to twardych dowodów. Natomiast kiedy pytałam pana Zielińskiego o to, jak to się stało, że nie zauważył zawodniczki, no bo to jest niemożliwe, żeby osoby będące w autobusie nie zauważyły, że nie ma dwóch kluczowych zawodniczek. No, nie oszukujmy się, to nie jest możliwe. W zasadzie uciął temat i przeskoczył do zupełnie innej historii, jakby kwitując to, że no tak, nie było i tak wyszło. Więc no jest to jakby też taka narracja właśnie, która była w Polskim Związku Kajakowym przez lata, gdzie no, na stronie internetowej jest imię pani Danieli pomylone, figuruje jako Danuta Walkowiak. Ja wiem, że to są drobne niedopatrzenia, ale takie niechlujstwo. No, takie niechlujstwo jakby też szkodzi trochę historii tego sportu i przyciąganiu, takiemu budowaniu też tej historii i przyciąganiu pewnie przez lata nowych zawodniczek. No bo ten medal musiał czekać na panią Izabelę Dylewską właściwie, dopiero jako drugą zawodniczkę, którego uzyskała w latach 80. już. Dlatego ja byłbym na przykład skłonny chyba bardziej uwierzyć temu, że to był efekt gapiostwa, niechlujstwa, jak pani mówi, złej organizacji pracy działaczy. I potem to jakoś poszło. Tak samo jak z tym błędem na stronie internetowej Polskiego Związku Kajakowego. Jeszcze dzisiaj przed naszą rozmową zajrzałem na stronę internetową i dalej jest jak byk Danuta Walkowiak. Od wydania pani książki minął już przecież ładnych parę miesięcy. Zakładam, że ktoś ze środowiska kajakarskiego też ją czytał, ale jak widać, nikomu się nie chciało poprawić tego kardynalnego przecież błędu na stronie internetowej. Nie do wiary. No tak, i to są też takie miejsca, gdzie jakby ja nie mając zupełnie wiedzy w temacie, to były takie pierwsze miejsca, jakby strona związków sportowych, do których sięgałam, żeby z tą historią się zapoznać. I w momencie, kiedy tam trafiam na błędy, to no, powoduje to pewien dysonans. Coś jest nie tak, jasne. Właściwie z każdej strony pani książki wyziera PRL, taki złowrogi, ale jednocześnie malowniczy PRL, bo PRL był na pewno świetnym tłem do tych wszystkich historii. PRL, który bardzo instrumentalnie traktował sportowców, a kobiety, jak wynika z pani książki, już szczególnie, ale jednocześnie też był jakąś trampoliną dla wielu sportowców, dla wielu osób, żeby jakikolwiek sukces w sporcie osiągnąć. PRL, PRL, PRL. Bardzo dużo tego jest w książce. Tak, ten PRL, on też paradoksalnie to nie jest okres, który zawodniczki źle wspominają. No to jest okres, czas ich młodości, takich lat największej beztroski, ale też tych największych sukcesów. I czas, kiedy na przykład pani Daniela Pilejczyk zaczynała swoją przygodę z łyżwiarstwem lata 50., no nie było nic, ona jakby została. Przeprowadziła się z mamą na ziemię odzyskane,
do Elbląga, który był miastem poniemieckim. Właściwie nie było żadnych alternatyw. Sport był taką jedyną formą rozrywki, formą spędzania wolnego czasu. On był w PRL-u bardzo dostępny i to też podkreślają wszystkie rozmówczynie, w tym nawet najmłodsza z nich właśnie, o których wspominaliśmy, pani Urszula Kielan, że ten sport był o wiele bardziej dostępny i również miejsca do treningu, do uprawiania sportu, one były dostępne dla przeciętnego Kowalskiego. Teraz w dużym mieście tak naprawdę mamy otwarte siłownie, ale jeśli chcemy pograć w piłkę, musimy wynająć boisko tak naprawdę, zapłacić za to. Jeśli chcemy pograć w siatkówkę, musimy wynająć boisko, jakby to się wiąże z kosztami. Nie ma takiej możliwości za bardzo, żeby pouprawiać sobie ten sport bezkosztowo. On nie jest wcale tak łatwo dostępny i nie jest dostępny dla każdego. Przytacza pani w książce niewiarygodne, zdawałoby się dzisiaj, historie, jak choćby te, że zawodniczki tak naprawdę mogły kalorycznie i zdrowo zjeść jedynie na jakichś zgrupowaniach zagranicznych albo na zawodach za granicą, albo że nie miały dostępu do odpowiedniego masażu, a za granicą, jeśli na przykład masażysta zagranicznej ekipy zaproponował jednej ze sportsmenek polskich masaż, to ta odskoczyła urażona, no bo myślała, że to jest jakiś sposób mobbingu. Mhm. No tak, ale jeśli chodzi o to wyżywienie, to tutaj myślę, że nie możemy tylko mówić o tym, że to zawodniczki były pokrzywdzone, bo panowała pełna równość, można tak powiedzieć. To znaczy i zawodniczki, i zawodnicy, te racje kaloryczne nie były najwyższe. De facto, jeśli byli jeszcze studentami, to żywili się tym, co oferowała stołówka akademicka. Nie były to jakieś wyjątkowo zbilansowane posiłki. Zawodniczki wspominały, że to bodajże siatkarki, że aby mieć odpowiednio dużo energii do ćwiczeń, to po prostu dostawały od mamy na przykład smalec. I to ten smalec zapewniał im po prostu odpowiednią dawkę kaloryczną. Takim chyba bardzo smutnym Takim bardzo smutnym obrazem był obraz jednych z Igrzysk Olimpijskich, gdzie zawodniczki wyjechały i mogły spróbować najróżniejszych rodzajów lodów, na przykład, gdzie w Polsce były dwa rodzaje lodów, lody śmietankowe i waniliowe, a na Igrzyskach Olimpijskich tych smaków było z 50. I w ogóle Igrzyska Olimpijskie to też był taki okres, kiedy także zawodnicy tyli, objadali się i korzystali z tej możliwości spróbowania przeróżnych potraw. Jest taka historia, która nie weszła do książki. Też nie powiem, kto mi ją opowiadał, ale to był akurat jeden z zawodników, który mówił, że takim najlepszym wspomnień z Igrzysk Olimpijskich, które ma jego kolega, to jest takie wspomnienie, że brał ze stołówki olimpijskiej, gdzie był szwedzki stół, skrzydełka i udka kurczaka. Brał tego jedzenia bardzo dużo, wypływał wódce na środek jeziora i na środku jeziora w samotności te skrzydełka konsumował, wyrzucając kosteczki do wody. I to no bardzo, bardzo jest to taki przykry i smutny obraz. Mamy pytania od naszych słuchaczy i widzów. Jakie były cezury czasowe tej pracy i jaka była najmłodsza olimpijka opisywana przez panią? Cezury czasowe, to ja pracę nad książką zaczęłam w 2016 roku, bo to jest też rok, kiedy wyszła moja pierwsza książka W niebo wzięte. 16, 17, 18, 19, właściwie w 2020 roku, na początku roku, w styczniu książka została oddana, no i potem było pół roku, to już jest taka praca wydawnicza, ostatnie redakcje, korekty, wybór zdjęć, wybór okładki, I sam druk książki. No, czyli de facto, tak jak mówiłam, 4 lata. Natomiast najmłodsza opisywana medalistka olimpijska, tutaj musiałabym się chwilę zastanowić, która z pani jest najmłodsza. Myślę, że jedna z Wioślarek. Pani Wioślarki, oczywiście. Tak. Pani Małgorzata Dużewska i pani Kościańska. Kościańska, tak. I pani Kościańska, to są zdecydowanie najmłodsze bohaterki, których historia już zahacza delikatnie o lata 90. bodajże nawet. Tamte historie sportowe opisywali głównie mężczyźni.
To było spowodowane tym, że dziennikarzami sportowymi w czasach PRL-u byli głównie mężczyźni. Ja sam się wychowałem na książkach Bohdana Tomaszewskiego, Krzysztofa Blauta, Bohdana Tuszyńskiego, Tadeusza Olszańskiego. No i oni opisywali głównie swoich idoli, gigantów mężczyzn, bokserów, zapaśników, sztangistów, kolarzy. Nie miał za bardzo kto natomiast zajrzeć w duszę kobiety, ponieważ dziennikarstwo było jak gdyby zarezerwowane dla mężczyzn. Ja byłem dziennikarzem przez ponad 30 lat i tak sobie ostatnio myślałem i wspominałem koleżanki dziennikarki i myślę, że mogłem je policzyć wtedy na palcach jednej ręki. Ktoś pracował w radiu, ktoś w prasie, ktoś w telewizji, ale tak naprawdę kobiety dziennikarki sportowe to były troszeczkę takie dziwolągi, bo skąd one się tutaj wzięły? A jeśli już się wzięły, to dostawały takie tak zwane niemęskie dyscypliny do opisywania, na przykład akrobatykę, gimnastykę sportową, łyżwiarstwo figurowe. Więc nic dziwnego, że historia sportu polskiego, no pominąwszy oczywiście takie pomnikowe postaci jak Krzewińska, no to opierają się głównie jednak na herosach mężczyznach. Tak, tak, tak jest. Ja też jakby przygotowując się w ogóle do rozmów z bohaterkami, to czytałam dokładnie tych samych autorów, o których pan mówi. To znaczy najpierw zakupiłam sobie zestaw, który zresztą ciągle stoi pod stołem w kartonach książek, wszystkich, które udało mi się dostać, historycznych, i je czytałam. I też zauważyłam, że te portrety, które się pojawiały w tych książkach, czy te historie, one gdzieś się powtarzały. Bardzo dużo pisało się też o kolarzach, o sportowcach zagranicznych, o Owensie. Jakby to były takie no, gwiazdy światowego formatu. O kobietach, oprócz Heleny Pilejczyk, gdzieś jakiś króciutki portret Elwiry Seroczyńskiej, udało mi się znaleźć też łyżwiarki Szybkiej, która zresztą była pierwszą trenerką właściwie. I trenowała później kadrę zawodową kobiet, no bo kobiety nie miały de facto trenerów specjalizujących się w ich trenowaniu. Gdzieś się pojawiała Irena Szewińska, ale znów to były takie czasami tam zdania, które i sposób, w jaki pisano o tych bohaterkach, na przykład, że Irena Szewińska spełniła swój kobiecy obowiązek i pobiła potomka. Takie kuriozalnie chwilami się te opisy czytało, natomiast to też było ciekawe, bo jak rozmawiałam już z paniami, to kilka z nich powiedziało mi, że ja sobie z panią zupełnie inaczej rozmawiam niż z tymi panami, którzy tutaj przychodzą, czy przychodzili kiedyś, czy tymi dziennikarzami, bo my sobie siedzimy i rozmawiamy no, o wszystkim, dużo o emocjach, o powodach różnych decyzji. Natomiast pani mówiła, że one wcześniej miały wrażenie, że interesujący jest tylko ich medal, to jak go zdobyły, takie bardzo techniczne aspekty. Natomiast one gdzieś są takim dodatkiem trochę do tego medalu, że fajnie, że go zdobyły, no ale tutaj opowiedzmy o tym, jak to technicznie wyglądało, potem zrobimy zdjęcie w kuchni, no bo tak wypada, trochę ocieplimy ten wizerunek, że, no, że mimo, że ktoś jest medalistką olimpijską, no to przecież ten sport nie ujmuje kobiecości. Z dużym takim, niektóre panie z takim dużą złością, myślę, o tym mówiły, wręcz śmiejąc się, że mają teraz 90 lat i nigdy nie gotowały, a w pismach sportowych mają zdjęcia, jak mieszają drewnianą chochlą, dosłownie drewnianą chochlą w wielkim garze, w podomce, co w rzeczywistości nigdy nie miało miejsca, ale są to zdjęcia wybitnie pozowane. To ja przytoczę takie zdjęcie z książki o Władysławie Kozakiewiczu, nasz mistrz olimpijski w skoku o tyczce. Na zdjęciu pręży swój tors w pokoju, a obok jego żona w jakiejś podomce czy w szlafroku zajmuje się dzieckiem. Taki był podział mniej więcej ról, o którym pani mówi. Tak, żadna z olimpijek nie ma takiego zdjęcia, takiego, żeby była ona trzymająca zdjęcie, na przykład gazetę, w której jest jej portret, czy jest jej historia opisana. Pani Anno, kolejne pytanie od naszego widza jest jednocześnie zachętą do kolejnego rozdziału tej książki.
Dlaczego nigdy do końca nie wyjaśniono sprawy Ewy Kłobukowskiej, czy została skrzywdzona przez Międzynarodową Federację? To jest rzeczywiście chyba najbardziej dramatyczna, moim zdaniem, historia tej książki. Myślę, że w wielu krajach powstałby już film, bo to jest też gotowy scenariusz na niesamowicie dramatyczną historię bardzo młodej kobiety, która w wieku 21 lat musiała przerwać swoją karierę, w której zdążyła już zdobyć złoty medal olimpijski, pobić rekord świata. W Polsce cały czas wokół sprawy Ewy Kłobukowskiej panuje jakieś wstydliwe milczenie. To jest temat tabu w dalszym ciągu. Proszę przypomnieć proszę przypomnieć w kilku zdaniach, na czym polegał dramat Ewy Kłobukowskiej. Ewa Kłobukowska i Irena Kirsztyn-Sztajn, bo tutaj trudno mówić o jednej zawodniczce bez wspominania tej drugiej, to były dwie lekkoatletki, bardzo młode, właściwie takie samorodne talenty, odkryte przypadkiem mieszkające w Warszawie, które dołączyły do grupy trenowanej przez Andrzeja Piotrowskiego. I to były zawodniczki, które właściwie z dnia na dzień, bardzo młode dziewczyny, jeszcze niepełnoletnie, z takich trochę nieopierzonych sportsmenek zostały gwiazdami olimpijskimi. Pojechały na Igrzyska Olimpijskie w Tokio w 1964 roku i wróciły z tych igrzysk właśnie już z medalami olimpijskimi. Ewa Kłobukowska ze złotem w biegu 4 razy 100 metrów i bodajże srebrem albo brązem na 200 metrów. Tutaj musiałabym sobie przypomnieć. Irena Szewińska również z medalami. I z dnia na dzień mówiła o nich cała Polska, zostały gwiazdami, pojawiały się na okładkach, śledzono każdy ich krok, były zapraszane do zakładów pracy. I też z czasem, w kolejnych latach, one wyrosły na takie lekkoatletki światowego formatu. To znaczy było wiadomo, że jeśli na bieżni pojawia się duet KK, jak je nazywano, to na 100 i 200 metrów jedna z nich zdobędzie złoty medal, druga srebrny, a pozostałe zawodniczki na świecie mogą walczyć co najwyżej o brąz. Zupełny tutaj jakby prymat absolutny wiodły w kategorii. I Ewa Kłobukowska właściwie z dnia na dzień, chociaż takie podchody dotyczące tego, w jaki sposób te zawodniczki może wyrugować ze sportu, a może troszeczkę im wizerunkowo zaszkodzić i też osłabić. Myślę, że to mógł być taki sposób na osłabienie ich woli walki. W jaki sposób delikatnie od tego sportu odsunąć. Trafiło na Ewę Kłobukowską na taki okres w sporcie bardzo niechlubny, w który ja też przyznam, że nie wierzyłam wcześniej, dopóki nie porozmawiałam z jedną z pań. To znaczy okres badań płci, weryfikacji płci w taki dość brutalny sposób, łącznie z badaniami zawodniczek na fotelu ginekologicznym oglądaniem de facto przez działaczy sportowych, czy tak zwane parady golasów, czyli zawodniczki przed zawodami rangi dzisiejszych Mistrzostw Europy w lekkiej atletyce. Naocznie musiano potwierdzić ich, zweryfikować ich płeć żeńską. No i Ewa Kłobukowska te różne oglądactwa przeszła, natomiast odpadła, mówiąc kolokwialnie, na takim teście, który wprowadzono. To był tekst na obecność ciałka Barrera w komórce, który definiował, czy też weryfikował, czy dana zawodniczka jest kobietą, czy kobietą nie jest. Ponoć, bo też tych wyników, ja do nich nie dotarłam, nie wiadomo, czy one do dziś istnieją. Ten test wykazał, że w komórkach Ewy Kłobukowskiej tego ciałka brakuje, co z punktu widzenia dzisiejszej i z punktu dzisiejszej wiedzy medycznej nie przeświadcza o niczym, bo ten test może dawać wynik pozytywnie, jakby fałszywie pozytywny bądź fałszywie negatywny. Natomiast na standardy ówcześnie obowiązujące sprawił, że została ze sportu z dnia na dzień wykluczona w oparach wielkiego skandalu. Jakby te szczegóły są o wiele bardziej skomplikowane, bo tam jeszcze wchodziła w grę wielka polityka i różne takie roszady międzynarodowe, o których szczegółowo piszę w książce, ale po prostu zniknęła z dnia na dzień i przyklejono jej łatkę i tak też o niej pisano w prasie, najpierw NRD-owskiej, później światowej, w polskiej właściwie milczano.
przyklejono jej łatkę taką, że Eva ist ein Mann, czyli Eva jest mężczyzną. I w oparach takiego skandalu absolutnego, nie wpuszczonej na bieżnię po prostu jednego z kluczowych biegów w Kijowie, z tego sportu zniknęła i właściwie przepadła. Nikt jej w Polsce nie bronił w zasadzie, z wyjątkiem Marii Kwaśniewskiej-Malaszewskiej, też polskiej mistrzyni olimpijskiej. Więc trochę to milczenie było takim potwierdzeniem tego, że no coś jest nie tak i zawodniczka poczuła, że no nie ma sojuszników. Właściwie nigdzie tych sojuszników nie ma. Jak pani sądzi, dlaczego Ewa Kłobukowska poniosła tak wysoką cenę? Bo pojawia się w pani książce teza dość efektowna, że Związek Radziecki akurat w 1967 roku obchodził 50. rocznicę wybuchu rewolucji październikowej i Rosjanie nie chcieli, aby na zawodach w Kijowie zwyciężyły na przykład Polki zamiast zawodniczek Związku Radzieckiego i stąd została uknuta taka nitka intrygi, w którą wpadła właśnie Ewa Kłobukowska. Tak, to jest jedna z wielu tez, która w ogóle pojawiła się w rozmowach już z tymi niewieloma osobami, które zostały żyjącymi, które jeszcze tą sprawę pamiętają. W tej historii było bardzo dużo niedomówień i takiego krążenia wokół tego wyeliminowania zawodniczki już jakby wcześniej krążono, wcześniej próbowano ją wyeliminować, ale jednak mimo, że te wyniki już też były wcześniej znane, ona do tych zawodów była dopuszczana, natomiast to spektakularne, właśnie spektakularna informacja o tym, że zawodniczka na bieżni nie wychodzi, pojawiła się na wspomnianych zawodach w Kijowie, gdzie właściwie no może nie było pewne, bo w sporcie nic nie jest pewne, ale z dużym prawdopodobieństwem można było przypuszczać, że jednak polskie zawodniczki z Rosjankami w tą rocznicę, bo to były też takie zawody, których teraz bodajże nie ma, czyli takie zawody międzypaństwowe, gdzie państwa między sobą rywalizowały i ta mała polskie zawodniczki zwyciężą z molochem, jakim jest Związek Radziecki, no myślę, że byłoby to bardzo trudne do przełknięcia. Pani Ewa Kłobukowska żyje, od czasu do czasu pokazuje się na jakichś lekkoatletycznych galach, zachowuje jednak daleko posuniętą anonimowość. Były w ogóle jakiekolwiek szanse na rozmowę z nią? Ja przyznam, że próbowałam do pani Ewy dotrzeć bardzo różnymi drogami i przez pana Szewińskiego, i przez pana Edwarda Bugałę. Natomiast w pewnym momencie, gdy usłyszałam od jednego z panów takie bardzo ludzkie po prostu słowa, że pani Aniu, proszę dać Ewie spokój, to ja też sobie zadałam pytanie tak naprawdę, czy ja mam prawo, żeby tak bardzo grzebać w przeszłości tej zawodniczki, tej kobiety, która nie chce o tym mówić. I pewnie książka byłaby z tego powodu, nie wiem, lepsza, ciekawsza, może pojawiłyby się jakieś nowe wątki w historii, no ale też trochę jako osoba, która przychodzi do rozmówców, trochę ponoszę odpowiedzialność za tą puszkę Pandory, którą mogę otworzyć i uważam, że jeśli ktoś kilka razy mówi mi jasno i wyraźnie, jakby poprzez inne osoby nie, wiem, że od lat 70. na ten temat też pani Ewa z nikim nie rozmawiała, no to przyznam, że po prostu odpuściłam i uznałam, że no, to jest tak naprawdę, czego by nie mówić, tylko książka, a jakby ta historia ludzka, która za tym stoi, jej uszanowanie jest dla mnie ważniejsze niż stworzenie, czy też dodanie jakichś kolejnych wątków do tej historii. Tym bardziej, że udało mi się porozmawiać z osobami, które były wtedy bardzo blisko całej sprawy. I też wydaje mi się, że to, że ja nie miałam żadnego takiego backgroundu sportowego, absolutnie nie znałam nikogo w tym środowisku, to też mi dawało taką dużą otwartość zadawania pytań. No i nie mam, jakby ja nie miałam nigdy takiego poczucia, że to jest jakaś sprawa, o której się nie mówi, nie wolno mówić, nie wolno pytać. Ale też co ciekawe, w tych rozmowach zauważyłam, że bardzo brakuje języka w ogóle tym osobom, które były wtedy blisko tej sprawy, żeby o tym mówić. No bo taki język też dotyczący płci, tego jak o niej mówić, to myślę, że on w dalszym ciągu jakby w Polsce jest trudny, jest nieznany i to też chyba był jeden z takich problemów w ogóle rozmawiania o tym temacie. A czy sądzi pani, że miałyby sens jakieś próby rehabilitacji, przywrócenia dobrego imienia Ewie Kłobukowskiej? Ja się bardzo dziwię, że to nie zostało zrobione z automatu. Szczególnie, że to w ogóle jest dla mnie bardzo dziwne, bo
ten sposób weryfikacji płci poprzez ciałko Barla, on w latach 90. jakby oficjalnie przez MKOL. MKOL potwierdził, że ten proces, no, mówiąc wprost, nie ma sensu, tak? Bo on daje wynik albo fałszywie pozytywny, albo fałszywie negatywny. Zrezygnowano z niego. Natomiast to nie wiązało się z rehabilitacją zawodniczki w żaden sposób. Ja też pisałam do IAAF-u i do MKOL-u z pytaniem o to, co należałoby zrobić, żeby zawodniczkę zrehabilitować. Jakby informacja i komunikacja jest taka, że musiałaby o to wystąpić albo osobiście Ewa Kłobokowska, albo jej prawny pełnomocnik. To znaczy ta rehabilitacja nie nastąpi z automatu, ona nastąpi, jeśli zawodniczka wyrazi taką prośbę bądź potrzebę. No co też wydaje mi się kuriozalne, bo stawia znowu zawodniczkę w takiej pozycji kogoś, kto musi się z czegoś tłumaczyć albo kto musi prosić, żeby przeproszono go za coś, co jak wiemy po latach, no nie do końca było zgodne z obowiązującą dziś wiedzą naukową. Tak, ten wątek zakończę może taką moją konstatacją, że przecież Irena Szewińska przez wiele lat konkurentka, a jednocześnie przyjaciółka pani Ewy, była wieloletnią członkinią Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, przez wiele lat była prezeską Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, no i nic się nie stało w tej sprawie. Trochę to smutne. Żeby może na chwileczkę oderwać się od sprawy sportu, pytanie od pani Kasi. O czym będzie kolejna książka pani? To jest bardzo trudne pytanie. To jest bardzo trudne pytanie i na razie nie wiem, o czym będzie moja kolejna książka. Przyznam, że potrzebuję teraz, choć książka, choć olimpijki wyszły w lipcu, a ten proces jakby taki główny, pracy zakończył się tak naprawdę z początkiem roku. Ale ten temat jest dla mnie gdzieś tak bardzo bliski, że chyba chciałabym jeszcze w nim pozostać i spróbować zrobić coś więcej poza książką w związku z tematem i na razie dać sobie przestrzeń na znalezienie znowu takiego tematu, który będę chciała z pasją i tak naprawdę z serca realizować. Będziemy się przyglądać pani kolejnym planom na pewno. Przejdźmy zatem do sprawy jeszcze Ireny Szewińskiej z domu Kirchenstein. Wspaniała, ikoniczna postać polskiego sportu, bez dwóch zdań, ale również ma w swoim życiorysie dramatyczny, choć może nie aż tak jak u swojej koleżanki Kłobukowskiej, moment. Mianowicie w 1968 roku na Igrzyskach Olimpijskich w Meksyku pani Irena zdobyła złoty medal na 200 metrów i brązowy na 100 metrów, ale jednak niektórzy odebrali to jako porażkę, że pani Irenę stać było podobno na więcej na tych zawodach. I oto w 1968 roku pojawił się w telewizji publicznej, wtedy był akurat tylko jeden program w telewizji polskiej i to, co powiedziano w telewizji, to roznosiło się na cały kraj i to rzekomo była prawda. Wtedy ukazał się bardzo tendencyjny reportaż Eugeniusza Pacha, spikera telewizyjnego, dokumentalisty, bardzo popularnego człowieka telewizji. Reportaż zatytułowany Porażka idola. Można go sobie nawet obejrzeć w internecie, kliknąć Porażka idola i pojawi się zapis filmowy tego reportażu. Chodziło o to, że Polki z Ireną Szewińską w składzie zgubiły wtedy pałeczkę w biegu sztafetowym 4 razy 100 metrów i straciły szansę na medal, bo to było jeszcze w półfinale. Eugeniusz Pach rozmawiał z członkiniami tej sztafety. Generalnie zadawał bardzo tendencyjne pytania i nastąpił w tym reportażu podział. Trzy zawodniczki oskarżały Irenę o to, że ona się nie przykłada do treningów i właściwie świadomie osłabiła zespół i zawodniczki straciły przez nią szansę na medal. Tak, bo tą pałeczkę, musimy dodać, zgubiła Irena Szewińska. Właśnie w biegu na 100 metrów, 4 razy 100 metrów. I ten reportaż
bardzo też mam wrażenie, że pokazał, jak bardzo zespół jest skłócony. Choć jak pisali też i mówili trenerzy lekkoatletek, lekkoatletki, biegaczki są bardzo silnymi osobowościami i to nie jest taka zespołowość, jak na przykład w przypadku siatkarek. To nie jest drużyna tak do końca, znaczy w takim samym znaczeniu jak na przykład siatkarki, zawodniczki czy, biegnące 4 razy 100 metrów czy inny dystans. Tam są bardzo duże indywidualności. Natomiast takie działanie miało tak naprawdę na celu zdyskredytowanie, oczernienie zawodniczki, która miała wtedy 21 lat i chyba zrobiła najlepszą rzecz, jaką można było w tym czasie zrobić, to znaczy podjęła decyzję o tym, żeby zajść w ciążę, urodzić dziecko, zniknąć ze sportu. Też w sumie dzisiaj sobie tak naprawdę o tym pomyślałam, jakoś wcześniej tak nie, nawet pisząc książkę nie łączyłam tych dwóch zdarzeń, ale przecież jakby Irena Szewińska też miała na świeżo w głowie to, co działo się z Ewą Kłobukowską, to znaczy widziała, że wokół Ewy też ta spirala takiej, no takiego dziś powiedzielibyśmy pewnie hejtu i złych emocji, ona powoli się zaciskała. To też nie było tak, że ta dyskwalifikacja nastąpiła od razu. Więc tutaj przy takich pierwszych próbach dyskredytowania zawodniczki i oczerniania jej, no po prostu zniknęła. Zniknęła, zamykając usta i ucinając wszelkie komentarze ze strony, pochodzące ze strony osób nieprzychylnych. No a potem po latach w wielkim stylu wróciła do sportu. Dodajmy, że ten 68 rok to było apogeum antysemickiej nagonki w Polsce i Irena Kirschenstein-Szewińska padła po prostu ofiarą tejże nagonki i jest dokładnie chyba tak, jak pani mówi, zrobiła rzecz najlepszą, jaką mogła zrobić, poszła na urlop macierzyński, odcięła się od tego wszystkiego, a po powrocie zmieniły się czasy, zmieniła się atmosfera w Polsce i już do końca swojej fantastycznej sportowej kariery Irena Szewińska nigdy nie została oskarżona o tego rodzaju rzeczy, jak wtedy w 68 roku, choć wydaje mi się, że już chyba nigdy nie wystartowała w reprezentacji Polski w sztafecie 4 razy 100 metrów. Tak, i nigdy nie wystartowała już pod swoim nazwiskiem panieńskim, to znaczy zawsze już występowała pod nazwiskiem Szewińska, mimo że nosiła podwójne nazwisko. I co ciekawe, tej antysemickiej nagonki, no, jakby tych historii było więcej, ja też o nich piszę, o niektórych z nich w książce, to nie była tylko ta jedna historia, ale jakby to tego bagna po prostu, tego bagna było tam znacznie więcej. A też powód, dla którego zgubiła zawodniczka tą pałeczkę, jest tak naprawdę dość błahy. Myślę, że nie będę go zdradzać, bo to jest taka trochę wisienka na torcie i też chyba wolałabym odesłać czytelników do książki po prostu. Oczywiście zachęcamy do przeczytania tej książki. Książka jest do nabycia w sklepach stacjonarnych i internetowych. Bardzo, bardzo zachęcamy. Kolejne pytanie. Tego chyba nie ma w książce, ale być może w rozmowach z mężem pani Szewińskiej ten wątek się przewinął. Mianowicie, jak Irena Szewińska przeżywała na Olimpiadzie w Monachium w 1972 roku atak terrorystycznej organizacji Czarny Wrzesień? Czy była o tym trochę mowa? Jest o... Trochę jest o tym w książce, o samym ataku. Natomiast ja rozmawiając z panem Januszem Szewińskim, może tak, żeby nim odpowiem na to pytanie, jeszcze nawiążę do wcześniejszych wydarzeń, to znaczy do 68 roku i do wydarzeń w Meksyku, bo przy okazji Igrzysk Olimpijskich w Meksyku przecież odbyła się też masakra na placu, którego nazwy zawsze mam problem z wymówieniem, Taleloko bodajże, i gdzie jedną z rannych została Oriana Fallaci. I jak rozmawiałam z uczestniczkami tych Igrzysk Olimpijskich, głównie z siatkarkami, to one mówiły, że absolutnie nie miały świadomości o tym, co się działo, nie miały świadomości o tym, co się dzieje w kraju, czyli w Meksyku. I tutaj było podobnie w tym 72 roku. To znaczy pan Janusz Szewiński mówił, że mimo, że ten zamach i ten pawilon izraelski, czy pawilon,
blok, jakby, w którym mieszkali zawodnicy izraelscy, był bardzo blisko. To jakby nie mówiło się o tym, bardziej skupiano się na zawodach, na tym, że za chwilę nie wiadomo, czy te igrzyska będą, czy nie będą. Zawodnicy przygotowywali się do tego przez 4 lata. Szansa na powrót do sportu, więc gdzieś na pewno nie poruszaliśmy tego tematu w kontekście pochodzenia pani Reny, bardziej w kontekście właśnie osiągnięć i tego, że myślano raczej o sporcie wtedy tak naprawdę, co może i brzmi brutalnie i jakby też MK Ol robił wszystko, żeby na zawodników ta atmosfera nie wpłynęła, mimo że Igrzyska Olimpijskie zostały przerwane, mimo że było bardzo dużo ofiar, mimo że zawodnicy izraelscy wycofali się z Igrzysk Olimpijskich, no to MK Ol też próbował jakby całą tą sytuację gdzieś tam powiedzmy przypudrować, no i wyjść z tego wydarzenia z twarzą, no bo nie zapewniono odpowiedniego bezpieczeństwa zawodnikom i od tej pory też z tego, co mówili zawodnicy, te Igrzyska Olimpijskie już dużo straciły z takiego swojego luzu, swobody, gdzie kolejny rok Montreal, policja była wszędzie, przeszukiwała wszystkich, ograniczono możliwość wchodzenia do wioski olimpijskiej, więc jakby też zakończył się pewien etap w takim byciu blisko, jeśli chodzi o bycie zawodników i kibiców na przykład. Jak pani sądzi, czy polskie olimpijki to były ostatnie idealistki w takim brutalnym świecie sportu, pracowite, uczciwe, nie używające dopingu niedozwolonego? Przyznam, że nie wiem, jak jest teraz, bo wydaje mi się, że przynajmniej na takim wstępnym poziomie, kiedy ktoś zaczyna swoją przygodę ze sportem, to też taka doza idealizmu i pasji jest potrzebna, żeby gdzieś w ten sport wejść. Natomiast to też pani powtarzały, że one nie chciałyby dziś trenować, nie chciałyby się dzisiaj ścigać, bo już wtedy sport nie był zdrowy i one dziś, mimo że są jakby bardzo energetyczne, ale nie są okazami zdrowia. Szczególnie to było widać u gimnastyczek. Historia gimnastyczek też nie wyszła do książki. Natomiast rozmawiałam z panią Danutą Stachow-Wrońską, no, która mieszkała na bodajże drugim bądź trzecim piętrze i z tego piętra sama nie mogła zejść bez windy. Wymagała kogoś, takiej opieki osoby, która jej przyniesie zakupy, ponieważ jej stopy były tak zmasakrowane po tych treningach, że no nie nadawały się do chodzenia po prostu, kiedy już była starszą osobą. Więc na pewno ten idealizm przyświecał zawodniczkom. Chciałabym powiedzieć, że one miały podobnie jak wszyscy inni zawodnicy w tym samym i zawodniczki w tym samym czasie na świecie, no bo jakby te rekordy były na podobnym poziomie i to był zupełnie inny sport. Natomiast chyba nie do końca tak było i to też historia pani Urszuli Kielan, z którą rozmawiałam, która mówiła, że gdy była w latach 80. w miejscu, gdzie trenowała jej taka główna rywalka Włoszka i zobaczyła sprzęt, którym ta zawodniczka dysponuje, już wtedy jakieś opiekę medyczną, mierzenie tętna, całą tą otoczkę, to po prostu nie mogła w to uwierzyć. A ona skakała na metalową poprzeczkę trójkątną, która wbijała jej się w kręgosłup za każdym razem, kiedy na nią spadała. I to były jednak zupełnie inne światy, a dziś ten sport jest na pewno o wiele bardziej skomercjalizowany. Zawodnicy myślę, że są poddawani większej presji, bo wtedy mimo, że zawodniczki i zawodnicy byli rozpoznawani, natomiast mieliśmy jedną telewizję, tych mediów nie było tak dużo, nie było mediów społecznościowych, nie było internetu, więc nawet jeśli był hejt czy też nieprzychylne głosy, to one aż tak bardzo nie docierały i gdzieś tam trafiały rykoszetem. Natomiast no, myślę, że paradoksalniej, mimo że było trudniej, jeśli chodzi o takie warunki sprzętowe, nie było pomocy psychologów i całej takiej opieki medycznej, to psychicznie mogło być nawet łatwiej, bo też nie zdawano sobie, to podkreślała pani Jóźwiakowska na przykład, że ona jadąc na Igrzyska Olimpijskie do Rzymu, leciała tam na pełnym luzie, bo poleciała w ostatniej chwili i w ogóle
No, nikt nie liczył nawet, że ona wejdzie do jakiegokolwiek finału, a to dopiero zdobędzie srebrny medal olimpijski, więc też te oczekiwania często wobec zawodniczek, one były zupełnie inne, niższe niż to ma miejsce obecnie. Bo też inwestycje, które szły za tym zawodnikiem, czy też inwestycje, które mówiąc brzydko, bądź marka, bądź organizacja sportowa poczyniła na korzyść zawodnika, no one były bardzo niewielkie, jakiś taki rozlatujący się sprzęt. No, gwoli ścisłości dodajmy, że wśród 7 polskich olimpijczyków przyłapanych na niedozwolonym dopingu na Igrzyskach Olimpijskich były 2 kobiety. To była dyskobolka Danuta Rosani w 1976 roku w Montrealu i narciarka, biegaczka Cornelia Marek w Vancouver w 2010 roku. A czy wprost pytała pani o doping swojej bohaterki? Tak, pytałam wprost i pani mówiła, że w tym czasie właściwie się o dopingu jeszcze nie mówiło. Gdzieś ten doping zaczął się pojawiać przy historii tej późniejszym okresie kariery już Ireny Szewińskiej. Teraz też mi wpadło z głowy nazwisko, ale generalnie on się pojawiał gdzieś bardziej przy okazji lekkoatletyk, ale w kontekście tego, że mówiło się o tym, że zawodniczki z NRD otrzymują jakieś niedozwolone substancje. Natomiast wprost o tym dopingu w takich polskich szeregach się nie mówiło. Na przykład siatkarki też mówiły, że no, one to właściwie jaki mogłyby mieć doping. Ma pani wrażenie, że w ostatnich latach zmieniło się postrzeganie kobiet sportsmenek? No bo mamy zupełnie w ostatnich latach nowe pokolenie gwiazd sportowych. Jest Justyna Kowalczyk, Anita Włodarczyk, Agnieszka Radwańska, ostatnio Iga Świątek, Otylia Jędrzejczak. To już są zupełnie inne bohaterki. Byłaby o nich pewnie napisana zupełnie inna książka. Tak, to są pewnie zupełnie inne bohaterki, ale ja sobie też zrobiłam swego czasu taki eksperyment, wpisując sobie w Google, nie wiem, polskie medalistki olimpijskie czy polskie olimpijki. No i to wyskakuje najpiękniejsze polskie olimpijki. Wyskakują zdjęcia siatkarek, więc znów no to jest wiadomo, że to jest internet, jakby cała masa, ale te pozycje, które wyskakują na samej górze, są gdzieś tam z największą liczbą wyświetleń. Więc znów mówi się o tych zawodniczkach, mimo wszystko przez pryzmat trochę ich życia osobistego. Też ostatnio szukając informacji o Justynie Kowalczyk trafiłam na jakiś taki nagłówek w stylu depresja, rodzina i narty, więc też kolejność dla mnie była bardzo ciekawa. Ale zmienia się świat sportu, w ogóle jeśli chodzi o kobiety. Natomiast ja byłam zaskoczona tymi takimi liczbami, które przytaczam na początku w książce. To znaczy to, że tak naprawdę najbliższe Igrzyska Olimpijskie w tym roku, tegoroczne w Tokio, to będzie trzecia olimpiada, na której kobiety mogą rywalizować we wszystkich tych samych konkurencjach sportowych co mężczyźni. I to było dla mnie takie bardzo uderzające. Drugą taką uderzającą informacją było to, że na ostatnich Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro trenerki stanowiły 10% szkoleniowców, którzy przybyli na Igrzyska w ogóle z zawodnikami, zawodniczkami. Też już po publikacji książki trafiłam na taki raport, który pokazuje, jak wygląda w ogóle struktura organizacji sportowych w poszczególnych krajach. No i Polska jest w ogóle w ogonku, jeśli chodzi o odsetek kobiet pełniących jakiekolwiek istotne stanowiska w organizacjach sportowych. To jest bodajże 4%, gdzie w krajach skandynawskich to jest 40%. Więc znów, no gdzieś mimo wszystko, no też mamy w dalszym ciągu komentatorów sportowych. Jakby w dalszym, to oczywiście to wszystko się zmienia, ale zmienia się bardzo, bardzo powoli. Pani Anna Sulińska była nominowana do prestiżowej nagrody Grand Prixu. Olimpijki zostały nominowane do Nagrody Sportowej Książki Roku. Gratulując więc tych sukcesów i tej naprawdę świetnej książki, chciałem zapytać, czy napisanie tej książki, obcowanie ze sportsmenkami zmieniło Pani podejście do sportu? Czy na przykład teraz, otwierając internet,
Zaczyna Pani od śledzenia serwisów sportowych, sprawdzania wyniku Legii Warszawa. No właśnie nie, bo mnie ten wynik nie do końca interesuje. To znaczy mnie interesowało też, pisząc tą książkę, interesował mnie nie wynik, ale droga do tego wyniku i bardziej też osobowość, która stoi za tym sukcesem, to kim jest ten człowiek, jaki on jest, a takie jakby oczywiście te informacje, które się pojawiają o zawodnikach czy o zawodniczkach, to są jakieś takie zlepki, z których można coś o człowieku wyczytać. Natomiast jako taką osobę, bo trudno mi mówić o sobie jako o reporterce, ale osoba z takim zacięciem reporterskim, to jednak mimo wszystko w tym sporcie, w tej wielkiej machinie najważniejszy jest dla mnie ten taki jeden przypadek, to jedno ziarenko, przez które można powiedzieć, myślę, że taką historię, w których wielu z nas, bez względu na to, czy jego pasją jest sport, czy nie wiem, układanie puzli mogłoby się odnaleźć. Proszę Państwa, most Tychy Warszawa wytrzymał naszą rozmowę, wytrzymały łącza. Ja bardzo dziękuję Pani Annie za to, że poświęciła nam godzinkę i porozmawialiśmy o książce, porozmawialiśmy o sportowych historiach, o kobietach, sportsmenkach. No i bardzo jesteśmy ciekawi Pani kolejnej książki. Nie musi być ona oczywiście o sporcie. Będziemy zachęcać do jej czytania, a ja wszystkim Państwu i Pani przede wszystkim bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I tak, wszystkiego dobrego. Wzajemnie.